12,8 wilgotność. Pszenica, asory. Ładna, gruba. A ja was witam w kolejnym vlogu 24 lipca roku 21 pańskiego. Zaczynamy mianowicie. Robert wysył na przyczepę, czyli jedziemy z koksem. Przynieś tabliczkę, ładnie pokażesz się. Każdy wiedział. Zobaczymy, jak będzie planowała. Ładnie ciepło, po niedzieli nadają deszcz, więc właśnie tak wyglądają kłosy. Wygląda obiecująco. Zobaczymy, jak będzie sypało. Wiem, że zboża zimowe w tym roku już mam sygnały, nie sypią zbyt dobrze. Zależy od pola, zależy od odmiany, wiadomo. No ale miejmy nadzieję, że tutaj da fajne plony. Też taka troszkę mozaika. Bizun w dalekości. Ojciec muci, nie ma co mu zabierać. Proszę bardzo, Robert z tabliczką. Uśmiechnij się ładnie. Piękny, ładny uśmiech musi być. Tak jest, mamy asory. Przyczepka sprzężona, zobaczcie, z kresiorem. I będziemy mocić, będziemy sypać. Żyto sąsiada jeszcze nie ruszane. Ogólnie kombajnów w mojej okolicy chciałem tylko rzepaki, jeszcze tutaj nikt nie kosi. Kolega kosi jęczmień. Idziemy na kombajn, strzelimy serotkę kombajnem ze Stanisławem. Chcę dzisiaj trochę, słuchajcie, pokosić, jutro i wilinę. Tak, już grilla napalić i ten tego. I niedziela na dodatek. Nosimy. Musimy ten koń, żeby zdjęcie zrobić. Wchodzimy sobie na bizona i włączymy wysypywanie.
trzy plansze. A tak to bardzo grube kłosy łatwe. Lepiej podciąga, nie? O. I on się kończy pewno, chyba wiesz. Tam jeden jest, ale nie, bez podkręcenia chyba. To się kończy, bo już po. Ale to lat nie lata. Ale to jest na odrobie już urobił, ale to też się tam latał, nie? Co w tym roku, zobaczcie, mnie zdziwiło. Pomimo takich oprysków porządnych na grzyba, naprawdę super substancje. Sami widzicie, że mnie nie ma nawet jednej praktycznie miotły, czyli Avoxa zrobiła swoją robotę. Na grzyba opryskane, tyle opadów zrobiło, że nawet rozmawiam z ludźmi z całej Polski i zobaczcie co jest, takie czarne kłosy, czerń kłosów. Zobaczcie. O, drobny wtedy jest w takim kłosie. I tych kłosów pojawia się i w przeżycie zauważyłem u innych osób i zauważyłem tak samo w pszenicach. I jak sami wiecie, jak się na kombajnie te plewy te właśnie oblepiają na tej siatce z boku, jeżeli nie macie tego wentylatora, to zawsze są takie jasne. Zgasisz, pukniesz sobie tyczką i to spadnie. A teraz te oblubione właśnie są ciemne. Normalnie czarna siatka jest, nie? I to właśnie ta część kłosów się pojawia, takie pojedyncze kłosy czarne. Od tych, myślę, opadów, bo na grzyba bo też jest zabezpieczone, a opadów, słuchajcie, było no w ostatnim miesiącu to na mniej 150 litrów u nas. Nawet kwadrat, więc co tu mówić, no? Nie pada źle, pada też niedobrze. Niby mamy klimat umiarkowany tak naprawdę, ale jak on umiarkowany, to ciężko powiedzieć. Polu. Tutaj rośnie sobie mokka. Pszenica ciasteczkowa. Zobaczymy, jak wygląda na przyczepie. Zrobimy próbkę wilgotności. A nie, zaczepione światła. Kiri Eleison. Już wam mogę powiedzieć, ile sypie, czy na tamtym polu ile sypała. Chyba ten wiatr musi jeszcze zwiększyć, no tyle co zostaje wiadostwa. Wydaje mi się, że jest grubsza niż asory. Ogólnie jeśli chodzi o asory, już wiemy ile sypała. Na tamtym polu, słuchajcie, asory plonowała 7,5 tony. Słuchajcie, no brakuje do tego plonu producenta zeszłorocznego ponad 10 ton, ale jak widzicie, każdy rok jest inny i niestety te leki tutaj też na tym fragmencie pola
na przykład siałem ręcznie na wóz, bo nie można było wjechać. Mamy pszenica. Ok. 11,1 jak widać, 11,1. Także suchutka jest. Chyba ten wiatr jeszcze musi bardziej podkręcić. Drobnych ziaren jest bardzo mało, jest gruba ta pszenica. Tam jest słupek, jak widzicie, żółty, gdzie idzie gazociąg. Jak ten gazociąg tutaj ciągnęli poprzedni właściciel, który tu był, ja to kupiłem, poprzerywali merorację, jak bardzo mokry rok. Na dole można, tu u góry, gdzie jesteśmy na górze, nie można wjechać. Znaczy wjechać można, gorzej z wyjechaniem. Myśmy tutaj ręcznie, moja pierwsza dawka azotu. Czekałem, ale czekałem, żeby w ogóle ręcznie zasiać, ale myślałem, że da się siewką, ni cholery. No ale co, jest jak jest, słuchajcie. Po małej awarii. No ja już widzę, że mokra rozwali system, znaczy będzie planowała z wszystkich pszenic najlepiej, już to widzę. Ale ostatecznie pan dam panom na końcu. I co mnie jeszcze zadziwiło, jak wam pokazywałem, zobaczcie. Wszystkich innych widziałem, na przeżycie widziałem, na innych pszenicach widziałem, a mokra nie ma czarnego kłosa. A jeżeli się znajdzie, to naprawdę bardzo pojedynczy, bardzo, bardzo pojedynczy. Czyli albo jej odporność na choroby jest tak duża, że wytrzymała ten deszcz. Mrozoodporność będzie podawana, bo przecież były mrozy, a nic się nie działo. A w innych krajach mrozoodporność tej pszenicy jest większa niż w Polsce, więcej podawana. I chyba się zdecyduje na mokkę w tym roku jednak dalej, na sianie. Gdzie producent na pewno ma potencjał, tylko te pole też było, słuchajcie, takie jakie było. Ale jednak na razie wygrywa mok. Przed plonem była kukurydza na asory, a tutaj przed plonem jest... Był... Była trawa. Trawa z kończyną, z lucerną. I z racji te pole ma od kilku lat, wiedziałem, że pH też nie należy do najlepszych. Też raz już wcześniej wapnowałem, teraz na jesieni po trawie to zwapnowałem, zgruberowałem i później jak zaorałem, poszło tak samo jak na tamtym polu wcześniejszym. Już wam nie pokazywałem, sorry, pomyliłem, nie pokazywałem wam tego pola. Poszedł siarczan magnezu. Nie wiem, tutaj chyba poszło 500 kg na hektar siarczanu. Coś w tym stylu. Siewką normalnie. I później jeszcze poszła polifoska, oprócz wapna. Szóstka. Natomiast na asory poszła tylko polifoska, jeszcze mniejszej ilości, bo tam kukurydza uważałem, że tam tej ziemi wystarczy. Może to był troszkę błąd. Tutaj może siarczan się do tego też przyczynił, że lepiej ta pszenica sypie. Na pewno jak nie ma tyle przepłonów, więcej gliny, ale bardziej równa ziemia tu jest, gdzie jest mokka. W zeszłym roku, zobaczcie, byłem przekonany od producenta, w tym roku producenta nawet nie kręcałem, bo tam był trochę gorszy plon, no ale tam było, pole stało pod wodą, ręcznie też ściany, nawóz, w ogóle tragedia. Ale ponad 6 ton dał, no. To tak powiem już poza konkursem jakby, bo no to nie ma porównania do zeszłego roku, dał ponad dychę. Więc słuchajcie, ja bym was namawiał, żebyście szali sobie kilka odmian. A kto nie ma pola, będzie chciał jedną odmianę. Co roku nie spróbuję coś innego. Albo asory, albo producenta, albo właśnie mokkę. Ja będę próbował z niej ciastka robić. Jak ciastka zrobię, to wam pokażę, jakie są ciastka. I myślę, że ta mokka w tym przyszłym roku znów mnie zagości. Cześć, siemaneczko, witajcie. Mamy dzisiaj 30 lipca roku pańskiego 2021. Ze mną szwagier Sebastian, kolega Maciek. A my mucimy sobie Liboriusa, Sebek, tak, czyli śmiało syma. Zobaczcie tutaj, a naprawdę jest co pokazać, bo słuchajcie, ziemia klasy. Maciek, co tu jest? Piąta, szósta? Albo ma... Piąta, szósta klasa. I spodziewam się plonu między 7 a 8 ton z hektara, tego Maciej widział, że zaczęliśmy.
No, naprawdę będzie. Będzie teplon, słuchajcie. I zobaczcie, jak to wygląda tutaj na tej klasie. Naprawdę wszystko aż czarne, pochylone. Kłosy fajne, duże. I bardzo duże wyrywane ziarna. Pokażę wam na tirze. Zbieramy też ten chwilę. Za chwilę przyjedzie na drugi kombajn pomóc, bo chcemy to szybko wymucić, żeby miało ręce i nogi. Zobaczcie, kurzu, gdzie wilgotność ziarna jest między 8 a 10%, tak naprawdę. Przepłony straszne między tą 5 a 6 klasą, gdzieś tam mamy małe jakieś różnice, wtedy jest gorsze. Jeżeli nie będzie to sypało, pozdrawiamy hejtera, który napisał, że 7 to razy ze słomą. Pozdrawiamy dziada. Kolega mi to muci rekordem, bo chciałem wziąć słomę, ja nie mam ścinacza, nie mam się szkarni, żeby to sobie tutaj zrobić. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Kłosy w dół, zobaczcie. Ja zarzucałem chłopakom, że będzie to za rzadko zasiane, ale jest bardzo, bardzo grube ziarno, więc być może jakby było zasiane gęściej, plon by był ciutko lepszy, ale z kolei znowu może drobniejszy, więc no nie mamy co do czego się przyczepić, na razie zobaczymy, co się dzieje. Pokażę wam, jak tutaj sobie Daniel rekordem mi naparza, za chwilę wpadnie kolega Newholandem, bo chcemy to szybko zrobić, nadają deszcz, na pewno będzie bardziej rozdrabniał. Pomachamy Danielowi i łódeczka, zobaczcie, z tyłu stoi Sebek, stoi sam sobie. Macha! Będziemy sypać całą łódkę. Przeżyta. Cena jest fajna, więc Danielu. Daniel z rekorda nam też macha, także mamy rekorda tutaj, zobaczcie, co dalej. Sądzę, że ten plon będzie taki, jaki jest na tej sobie ziemi. Otóż dlatego właśnie, że wczoraj umuciliśmy 8 ton tego przeżyta z tego kawałka. Wiem, jaka jest powierzchnia, stąd jestem w stanie przeliczyć, że plon może sięgać między 7-8 ton. Ja wiem, że naprawdę może być lepszy na lepszych ziemiach. Tutaj jest 5-6 klasa, może czasami 5-7. Więc wydaje mi się, że koło 8 ton, naprawdę z tego przeżycia jestem mega zadowolony. Nie to, że go pokazuję, reklamuję, po prostu stała tutaj w przeżycie plakietka. I naprawdę to jest drugie miejsce według Soboru. Chyba Corrado teraz zajął pierwsze miejsce jakości przeżycia. Jak go skracałem, jak pamiętacie, raz, może dwa razy byłoby lepiej, jest wysokie, ale praktycznie nic nie wywaliło, tutaj jest 8 hektarów. Wygląda to całkiem naprawdę fajnie i chciałbym pozdrowić tutaj chłopaka z Rąkowskiego, z którymi działamy na tym temacie, żeby to zadziałało, żeby miało fajny plon. Siemka, będziesz w internecie, czy w piątkę? Widzisz, tak, słuchajcie, tutaj zobaczcie, kosimy cały czas na dwa kombajny, dwie legendy z Płocka, Mikołaj ze mną, ciemno się robi. Ten Liborius tego wymaga, słuchajcie. Wysoka rura do sypania. Zaraz go naprawimy, żeby sypał na tył, na przód, bo rekordem ciężko ma sypać na tył. Witajcie w dalszej części vloga. Takiej w sumie podsumowującej, bo wszystko wypadło tak szybko, że czasami nie zdążyłem nagrać tego, co chciałem. Chciałem po prostu wam podsumować i powiedzieć, jak klonowały poszczególne odmiany u mnie, jak to wyglądało. Na łódkę namuciłem przeżyto, wilgotność była 12. W sumie przeżyto plonowało, myślałem, że będzie więcej, bo na tym mniejszym kawałku, słuchajcie, było tam lepsza ziemia, ponad 8 ton z hektara, ale duże pole skorygowało mnie niestety, tamten duży piasek i wyszło około 7,5 tony z hektara, co uważam, że na tą słabą bardzo tam ziemię jest wynikiem bardzo dobrym, jak na ten rok, więc Liborius u mnie, ja wiem, że to jest przeżyto z bardzo dużym potencjałem i pewnie dzień da więcej. U mnie dało 7,5 tony,
z czego jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o pszenicę, słuchajcie, Asory 7,5 tony, Mokka 8 ton. Przewidywałem, że będzie lepiej sypała, ale jeśli chodzi tak na spokojnie o porównanie, uważam, że pszenice są bardzo podobne, ponieważ Mokka była na po prostu gorszym stanowisku, tak? Tam przepłony różnego kalibru, na gorszej ziemi po prostu. Więc obie pszenice wilgotność 11, udało się wszystko ściąć przed deszczami. Niektórzy niestety albo mieli za wilgotne, albo ciutkę przyspali i z tego względu jeszcze mają niepomucone w naszych stronach. Spadło w ostatnich dniach, zobaczcie, zaczyna mlgnąć. Około 50 litrów wody na metr kwadrat. Także w polu pracuje się całkiem fajnie, a jest aż za mokro. Jest aż za mokro. Ja na ten moment, zobaczcie, się jeszcze tutaj gorczycę jako poplon. Do 15 wiadomo, trzeba zdążyć. Brakło już tam wcześniej, zasiałem, ale mi brakło, słuchajcie. I resztę dokończam właśnie dzisiaj. A dziś mamy 10 sierpnia. Także co dalej? Jęczmień Avatar w granicach 5800. W początku było sucho, więc uważam, że 5800 jest dobrym wynikiem na zboże wiosenne. Tutaj widzę obok wiosenne pszenice niepomucone mnie. Nie wiem, czy dadzą u niektórych tonę z hektara. Więc ten jęczmień naprawdę był fajny. Szybko bardzo doszedł, jak pamiętacie, zaczynałem od jęczmienia, więc praktycznie z czystym sumieniem mógł każdemu awatara polecić. Fajne grube ziarno jak na ten rok, nie jakieś tam super grube, ale ładne. Myślę, że w tym roku Liborius jak najbardziej. Jest bardzo grube, bardzo wyrównane ziarno. Fajnie plonuje, naprawdę nawet na piaskach, ale będziemy chcieli też spróbować Corrado. Bo tam Krzysiu na przykład za grupę kuzynów zachwalał bardzo, że u niego się Corrado sypało fajnie. Będzie może jęczmień Teuto, znaczy pewnie będzie, zimowy. Lubię jęczmień zimowy, więc w tym roku chyba go też sobie zasieję. Także jeśli chodzi o podsumowanie, myślę, że jestem bardzo zadowolony z pszenic, jak na ten rok. Gdyby deszcz spadł odrobinę wcześniej, takim trochę nieneutralnym, takim złym terminie w czerwcu, bo tam nie było tego deszczu, wtedy akurat pszenice potrzebowały. Myślę, że plon był też sporo większy, plantacja była fajnie ochroniona. Ale na pewno nie doścignąłby producenta z zeszłego roku. To chyba specyfika i myślę, że ciotkę powinien też gęściej siać. No ale to myślę, że w tym roku zasiejemy ciutkę gęściej i będziemy sobie porównywali. Wiadomo, że ten rok nie będzie przyszły równy temu rokowi, ale samo porównanie jakieś tam będzie. O, mamy glinę, zobaczcie. Chujciutko sobie uberujemy, żeby to nie przycisnąć za bardzo. Doszedłem słuch gdzieś tam od chłopaków Wąskowskiego Norberta, którego serdecznie i Remika pozdrawiam, że no wiadomo, na dobrych ziemiach w okolicach Wrocławia Liborius dał ponad 10 ton, no ale to no to nie są moje ziemie, tak? Ja u siebie jestem zadowolony i na 6 Z i na 5 z tego, co mogę zrobić z tego plonu. Na pewno będziemy szykowali coś tam do siebie, to wam pokażemy, jakie grube ziarno dał Liborius jeszcze raz po odmłynkowaniu. Wczoraj też kamerkę zabrałem na pole, słuchajcie, gdzie był Liborius. Oczywiście, co? Nie spojrzałem, bateria rozładowana i tam nie mogłem nic wam
nagrać. Już jest tam zagruberowane. Kukurydze widzę, że będą później w tym roku. I na kiszonkę jak ten, ponieważ późne siewy, rok specyficzny, patrząc na kolby, nawet na poletkach. No i co? Nie było czasu dużo na nagrywanie. Chciałem przed deszczami wszystko sprzątnąć, udało się. To, co nagrałem na szybkości, miałem zamiar więcej nagrać na Liboriusie. Niestety komba miał awarię, przyjechał później, prawie szarówka się robiła, załatwiłem. Poprosiłem kolegę CX-em, przyjechał drugi kombajn. No i udało nam się wtedy łódkę namucić. Wcześniej jeszcze muciłem na swoje przyczepy. I później dokończyliśmy następnego dnia też na swoje przyczepy. Łódkę udało nam się wymucić, sprzedać. Czekamy na pieniążki. Wiadomo, paliwo drogie, wszystko się przyda. Jestem ciekawy, jak u was z opadami, słuchajcie. Bo rozmawiałem ze Słomkiem, Słomek mówi, że u niego pług nie ma szans się wbić. Ani nawet gruber, ani nawet głębosz. Ponieważ jest tak sucho, że nawet nie może aż na rzepaki zacząć orać. Także napiszcie w komentarzach, jak u was to wygląda. U nas naprawdę na ten moment, na brak deszczu narzekać nie można. Wręcz bym powiedział, że na tę chwilę jest go za dużo, bo mówię, no tutaj akurat nie, ale na polach, gdzie gruberowałem, to kilka razy prawie ulgłem na niskich dołkach gdzieś, więc jest tego deszczu sporo. Widzę, że ta ziemia jest aż taka ubita od tego deszczu, nie? Ale fajnie, mokro. Poplony powinny szybko nam zejść. Jak widzicie, specjalnych pasów po bizonie, po pszenicy nie ma. Była fajna, gruba, wyrównana. Nie nagubił Stanisław. Minimalne ilości to po każdym będą. Także słuchajcie, co? Mam nadzieję, że u was wszystkich tak udało się szczęśliwie posprzątać. I plony też na takim podobnym poziomie. Gdzie tam tego deszczu braku, pewnie na niższym, ale czego wam wszystkim życzę, żebyście mieli nie gorszy plon, że dacie radę wymucić. Rozmawiałem z Andrzejem Splutycz 3 dni temu. Powiedział, że owiec stoi we wodzie, nie może wymucić. Mam nadzieję, że u was nie ma takiego kłopotu. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się.